Siema, siema, jestem Gplay, to jest kończynik z naszej serii sprawdzanie map. Dziś na celowniku mapa The White Farm. Także tak jak mówiłem, dzisiaj mapa zagraniczna, mapa amerykańska. Ale nie odchodźcie od razu od odbiorników, bo naprawdę mapa myślę, że wam się może spodobać. Nie jest to typowa mapa, która jest pusta, tylko naprawdę przepełniona fajnymi rzeczami, jak na mapę amerykańską, rzecz jasna. Jest ona z Mod Huba, także tam już jest ona oceniona na 4,3 gwiazdki. Jednakże wy cały czas macie dostęp do tego, żeby ocenić ją po swojemu, czyli jaką nasza społeczność całego kanału. Macie linka w opisie do ankiety. Wchodźcie, głosujcie na to, w co według was ta mapa zasługuje. Ale to oczywiście po odcinku, pamiętajcie o tym. Tak, słuchajcie, ja wam tutaj przypomnę, właściwie zapoznam was trochę z tą mapą, przeczytając króciutki opis, a potem przejdziemy już do sprawdzenia, tak jak już to powinno być, co tam was interesuje. Słuchajcie, autor napisał w ten sposób: witamy w mapie The White Farm, fikcyjnym obszarze amerykańskim w stanie Pensylwania, gdzieś pomiędzy Baltimore a Filadelfią. Akcja Białej Farmy rozgrywa się w identycznej okolicy, gdzie nadal dominują gospodarstwa rodzinne. Tutaj znajdziesz wszystko, co sprawia, że serce prawdziwego rolnika bije szybciej. Wytwarzaj produkty ze swojego ogrodu, opiekuj się zwierzętami i uprawiaj swoje pola. The White Farm to typowa mapa dla pojedynczego gracza, ale można też grać w trybie wieloosobowym w 2-3 osoby. I teraz coś, co myślę was interesuje najbardziej, czyli coś na mapie znajdziemy, a mapa posiada 4 nowości i są to miks sałat, konfitura truskawkowa, popcorn oraz frytki. Jedno gospodarstwo z krowami, kurami, świniami i produkcją rolną. Jeden wybieg do kupienia, 18 pól od 1 do 9 hektarów. 5 łąk od 1,5 do 4,6 hektara. Jeden obszar leśny 3,7 hektara, jeden teren budowlany 1,4 hektara. Stodoły, 3 stodoły polowe do kupienia. Możliwość kupienia z magazynu BL Palet, czyli to jest tam jedna taka jedna możliwość. Mamy również różne skupy sprzedaży i produkcji. No i są też pojazdy niestandardowe, czyli jest to John Deere 4955 o motorze 246 koni, przepraszam, Case IG 89100 o mocy 170 koni oraz Kun SR 314 biała edycja. Za chwilkę to sprawdzimy. No i to będzie tyle słowem wstępu odnośnie mapy. Teraz wam pokażę może PDA, jak ona się prezentuje w ten sposób. Nie jest na całą odległość, znaczy na całą szerokość mapy. Więc taka naprawdę zdałaby się mikromapa amerykańska. Mimo to dalej z fajnym klimatem, jak to sam autor pisze, między Baltimore a Filadelfią. Także okej. Na starcie możemy zobaczyć od razu to, co nam autor powiedział wcześniej, czyli ten wybieg do kupienia, o właśnie, no, to ten landzik 30. No i fajnie, możemy sobie kupić też taki landzik z konikami. Tu są akurat malutkie koniki, tak jest. No, więc są malutkie. Mamy tutaj wodę. Tak, nie można tam chodzić, nie? Piesek się kąpie tutaj. Jak se pływa piesio. No, jakiś hamaczek tutaj, wiadomo. No i całe gospodarstwo, które właśnie jest tym przysłowiowym The White Farm. Słuchajcie, wejść do domu można, rzecz jasna. Więc ja wam to pokażę, jak to wygląda. Duży stół. Mega duży stół, fajna cerata. Ale co, zlew jest jakiś tam. Trochę wyski tutaj, lekko przydłużę, ale nawet jest ok. Jakaś tam szafa i nie wiem, czy to jeszcze możemy wejść dalej. Chyba nie. Chociaż? Nie, tylko tu możemy wejść do garażu. No i w garażu mamy już klasycznie jakieś tam rzeczy. A, to jest garderoba. O, wybaczcie, mi się przeładowało oświetlenie. Wyjście tędy i chyba tędy też możemy wyjść. Tak jest. No, i to wyjście do ogrodu, prawda? W ogrodzie właśnie ogród, także możemy sobie tutaj dowieźć wody i spokojnie to sobie uprawiać. Także fajny, fajny pomysł. Naprawdę farma taka bez kitu, amerykańska, rodzinna, że tak powiem. Trafimy? Aha, chyba nie ma kolizji w ogóle nawet. No nie gadaj mi coś takiego. No to super. Nie ma kolizji. Jakiś grill nad jeziorkiem. Fajnie, wszystko spoczko. No ale dobra, przejdźmy sobie teraz do gospodarstwa, bo tu właśnie mamy tego case'ika. Tak, jest to ten case. Mamy beczkę na wodę, mleko. Kurki są w standardzie i w ogóle bardzo fajna zabudowa na gospodarstwie jest. O, mam mleczko tu również. Bo tu możemy sobie wejść. Tutaj, nie wiem po co, ale możemy wejść sobie. Mamy też zabudowę fajną pod tym względem, że właśnie tutaj otwieramy sobie, możemy sobie wejść do tej, do tego budynku. I to mamy krówki po prostu, nie? Mamy krówki, mamy tutaj mleko, tak, tu dajemy mleko. I z tego co widzę, bardzo fajnie to jest ogarnięte. Bo ta mapa nie jest takim typowym amerykańskim gniotem, tylko to jest naprawdę fajna mapa, której można sobie pograć i poczuć jak bez kitu w amerykańskiej mapie. Czyli między innymi
Czy to jakoś da zapalić? Chyba się nie da za bardzo. No ale może się da tylko tak? Właśnie nie da. O! Tu możemy sobie wejść centralnie do obory. Możemy sobie wejść jeszcze tutaj na górę. No i na górze mamy maszynki tutaj. Proszę bardzo, to nie jest tak, wszystko wiecie. Bardzo fajnie, to wszystko interaktywne. Możemy sobie zrzucać belki, jakieś słomy czy coś stąd. Więc super, są jakieś maszynki tutaj. Tutaj mamy rzeczy kolejne do układania. Nawet nie wiem przypadkiem, czy to nie są już ułożone. Możliwe, że tak może być. Chyba tak, chyba też są ułożone od razu. No dobra, zejdźmy sobie tutaj jeszcze w to miejsce. I tu mamy oczywiście wejście do naszej dojarki. Także też fajnie. Bardzo dobry budynek amerykański. Nie spotykałem się z takimi właściwie w ogóle, więc miła odmiana coś takiego zobaczyć. Więc jeżeli ktoś lubi amerykańskie sprzęty, to naprawdę wam tą mapkę mogę polecić śmiało, bo jest ona no zrobiona bardzo dobrze po prostu. Co mam nawet wam mówić. Na górę chyba wejść się nie da, nie, jest tylko dół dostępny, ale myślę, że taki dół tyle sam potrzeba sam raz, nie? Więc okej. Mamy tutaj też również jakieś wejście do prawdopodobnie świnek w tym miejscu, chyba tak. Nawet sobie może kupimy jakieś świnie. Niech będzie tyle. Proszę bardzo, kabany sobie chodzą. Mamy też jedzonko dla nich. Jasne. Ale przy okazji, że pokażę wam jedną rzecz. Tutaj ciekawą. O, coś tu się rozciągnęło. Tu właśnie mamy ten wjazd taki. Coś podobnego było na The Valley Old Farm, chyba tak? No i tu mamy to oczywiście to miejsce. Gdzie to się zapala w ogóle światło? Bo powinno być jakiś włącznik, nie? Aha, storage. Fajnie, że to są takie plakietki, które nam opisują dokładnie, co się dzieje, nie? Tu mamy wyjście. Nie, to jest tylko zamknięte, dobra. Albo to gdzieś tam. No i tu są jakieś wiatki też fajne. Aha, to jest ta wersja white, ten tego kuna. Ciekawe, ciekawe. Co tu jeszcze możemy znaleźć? Mamy tu jeszcze takie sprzęty, więc mamy tego Yondera 4955, też fajnie, bo jakaś tam nowsza wersja. Header. No i tu mamy jeszcze Bombine Sapphire plus ciężarówkę amerykańską. No i cóż, to taki chyba standardowy zestaw wyposażenia dla każdego amerykańskiego większego troszeczkę rolnika. To nie jest jakiś tam mega duży rolnik, ale widać, że on sobie tutaj działa bardzo dobrze i jakoś tam to się kręci. No, bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie, naprawdę gospodarstwo amerykańskie, nie widziałem lepszego i tak dobrze ułożonego, pierwsza klasa, jeżeli o to chodzi. No i też ciekawy foliarz tu jest namalowany, także naprawdę nie jest źle, nie? Jak sobie przejdziemy tutaj dalej, do tej mapki, no to mamy już tutaj klasycznie wyjazd na amerykańską drogę z żółtymi pasami. Samochody sobie cisną, a my sobie pojedziemy teraz tę stronę. I tu jest chyba ten garaż do kupienia, o którym była mowa wcześniej. Ja pozwolicie sobie troszkę dodam pieniążków na to konto i zakupimy sobie ten teren. Ten teren zakupimy sobie, to jest chyba tak. Tak jest, możemy sobie zakupić to. Mamy jeszcze taką wolną przestrzeń, nie wiem, żeby sobie postawić jakąś wiatkę albo coś. Więc też to jest fajne, bo gdzieś tam Amerykanie tak sobie lubią postawić jakąś taką wiatę przy jakimś polu odległym od swojego gospodarstwa. No i po prostu tam trzymać maszyny, nie? Więc też fajnie. Tu mamy już chyba zakończone mapy, oczywiście. No i jeszcze mamy jakiś skup. Skup, który ma tutaj zwierzęta. Tu jest jakaś tam dinner, czyli coś można sobie zjeść pewnie. No i tu jest już taki typowy skup, aż dziwny jest taki skup dosłownie, który się przejeżdża przez drogę, nie? Tak, dokładnie. No i tu mamy ten jeszcze wjazd do lasu, bo to chyba właśnie jest ten las, ten F, jak forest. No dobra, las dookoła, tędy. Taki nie za duży, nie za mały. Taki myślę, że spoko, jakby ktoś chciał się bawić. Mamy tataczek, tylko kurszarkę do drewna, czy do kamieni. No i tutaj view odbieramy sobie. Naprawdę wygląda to całkiem spoko. Tu obstawiam, że też możemy sobie kupić to. Rzecz jasna. No, także tu jakieś rzeczy forestowe możemy sobie trzymać, nie? No i wyjazd w tę stronę. Tu możemy coś otworzyć. Czy to jest już nie do kupienia? Nie, to jest po prostu taki ten. No, takie coś. No, las mógłby troszkę być bardziej zagęszczony, ale i tak nieźle. Więc okej. Jak sobie stąd już wyjedziemy, to trafiamy teraz, polecimy sobie może w którą stronę. Tam zakończenie mapy ogólnie bardzo ładne nawet. Jak na Amerykańców zakończenie ładne zrobili, nie? No, więc nie jest źle. Poletka wokół nas tutaj w ogóle. Nie no, bardzo ładne gospodarstwo, naprawdę mi się mega podoba. Już jak zobaczyłem tylko tą mapę, tę mapę na ModHubie, to mówię, wow, to jest fajne, fajne gospodarstwo, nie? Jakieś błotko i tutaj mamy drogę, no do której też możemy pojechać sobie do, którą możemy pojechać sobie do tego młynu. To jest pewnie jakieś po prostu produkcja czy coś takiego, mąki, tak mi się wydaje. Chyba tak. Coś tu się kręci, interes jakoś, no, jak ten wiatrak. No i tu kolejne odbicie drogi i dojeżdżamy sobie do kolejnego asfaltu w tym miejscu.
Tu jest coś takiego, o, Rhodes. 222 diner, okej. Okay. Też ciekawa taka knajpa, nie? Z tym... Z busa zrobiona. Jakiegoś albo tam z wagonu kolejowego, nie wiem. Scoop. Też fajny pomysł na scoop, bo jest taki trochę w dole osadzony. Mega, mega mi się podoba. Fajnie to wygląda. Mamy też jakąś ciężarówkę, sobie stoi traczek. Czy on jest nasz? Ja mam tutaj, wybaczcie, ale muszę tak się przeklikiwać. Chyba nie, nie jest nasz, dobra. Jak ma się latanie włączone w farmingu, to nie można siadać do maszyn, to jest taki minus trochę. Ale okej. Okay. Wróćmy sobie dalej, bo tu już byliśmy. No i tu mamy kolejne, jakąś piekarnię. No, piekarnia piekarnią. Jest jakiś kolejny skup, w którym też można coś zrobić sobie, aha. Johnson's Farmer's Market, okej. Okay. Czyli market na farmie. Market farmy. Farm Johnsonów? Chyba tak. I tutaj wcześniej wspomniane oczywiście plac budowlany. 1,4 hektara do własnego zagospodarowania, więc pewnie na jakieś produkcje, coś takiego. Wiadomo, ewentualnie na pole po prostu zrobić sobie, nie? Nie ma z tym problemu. Jeszcze chciałbym wam pokazać te właśnie tutaj nowe rzeczy, które są, czyli właśnie ten popcorn, frytki, sałatka, no i te strawberry, czyli truskawkowe, jakieś tam powidła, nie? Więc całkiem nieźle. No i zobaczcie, jak na mapę amerykańską, już trochę pościutko jest. Nawet jakiś tam terenik może lekki się rysuje, to nie wygląda źle i to gospodarstwo naprawdę wygląda ładnie. Co mam to wam mówić, nie? Naprawdę wygląda ładnie. Jeśli napisane jest tak, wiecie, markerem po prostu. Private property. Please stay on trail. Okej. Okay. Uważaj na pociąg. No. No i kurczę, mapa nawet całkiem ładna. Też mamy taką dróżkę dojazdową. I tu kolejny skup jest. Tym razem to jest chyba skup. A ja znam ten skup. To nie jest farminga 19. Coś mi tak kojarzy, on był bardzo ładny, pamiętam, że mi się mega podobał, więc nawet fajnie, że takie coś powstało. No i na pewno wielki plus za to malowanie. To akurat wygląda ładnie na tej mapie, nie jest to takie brzydkie, brejakie. A, i to mamy chyba... To jest do składowania tych palet, wiecie, to oryginalne to jest, nie? Więc to chyba też możemy sobie ogólnie zakupić z tego, co mi się kojarzy. Tak, możemy sobie zakupić, dokładnie, no i dzięki temu teraz, wiecie, możemy sobie, nie wiem, palet... czekajcie. Nie place, tylko palet. Palet add. Nie wiem. Wełnę damy sobie, nie? O! Hops! No i tam się pojawiła, nie? Także wszystko, żeby tam sobie ustawić. Całkiem git. Otwiera się to? Wow! Aha, bo to jest skup taki zrobiony. Też fajny sposób. Ogarnięty to jest, że otwieramy sobie skup po prostu. Fajny hangar taki trochę, nie? Taka przejazdówka. Myślałem, że zamknięta, to proszę. No bo to jest produkcja, frytek oczywiście, no tak. Więc to też możemy pewnie kupić. A nie, nie możemy kupić, po prostu to jest tylko takie, że ten mam. A to dziwne, że nie można kupić. Okej. Okay. I tu mamy też jakiś billboard. No, tak. Fryteczki. Spoczko. Dobra, słuchajcie. Czy to się chciało na tej mapie do pokazania? Fajny też ruch jest zrobiony tutaj. Nie no, jak na mapę amerykańską, przyznacie sami, że nie jest tragicznie. Ja obawiam się właśnie o to, że będzie ładna farma, a reszta będzie słaba, ale to naprawdę jest... Ktoś tam się tutaj postarał i w miarę to jakoś zrobił. To też jest jakiś chatny przejazd, nie? No tak, oczywiście. Wow, tu mamy też wjazd ten na górę. Tutaj. Na górę sobie tutaj wjeżdżamy. No i tędy jedziemy sobie do jakiegoś też większego miasta chyba, nie? Znaczy do większego miasta. Do miasta po prostu. I w tym mieście mamy stację paliw, a naprzeciwko jest możemy sobie, o, też jest nasze do odebrania. Możemy sobie tutaj po prostu coś kupić, nie? Jeżeli ja sobie tutaj wejdę, chyba nie bardzo, ale tu myślę, że dałoby się wejść. No tu można było wejść, już bez usady. Ale chyba nie chcę nas tam puścić za bardzo. No. Trudno się mówi, fajne kęsisko tutaj sobie stoi. Na tym podjeździe. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mapę, będzie to chyba tyle. Nie mam więcej nic wam do pokazania, ona mimo, że jest trochę pusta momentami, to fajnie właśnie wygląda to, co tutaj autor napisał, że to jest taka typowa właśnie farma, która ogarnia jakąś tam okolicę i zajmuje się po prostu tutaj produkcją na niewielkim obszarze po prostu, co nie? Więc to jest fajne, bo teraz wiemy, że amerykańskie farmy są zwykle takie duże, obszerne, a tu właśnie jest taki moment przejściowy, gdzie farmy są już na tyle duże, że mają jakiś tam kawałek ziemi, ale jeszcze tyle małe, że nie ogarniały członie wszystkiego dookoła, więc... Naprawdę nieźle. Dajcie znać, co o tej mapie sądzicie. Oczywiście
Przypomnę, że macie linka do ankiety w opisie. Wpadajcie na kolejne odcinki, sprawdzanie mapy nie tylko. Trzymajcie się, do kolejnych odcinków. No i cześć, pozdro. Na razie.